to dojechaliśmy do Krakowa. Jest po 13 mniej więcej. O. Zajadamy się McDonald'em, póki co. Będziemy teraz wyruszać na wyprawę po Krakowie, idziemy teraz nagrywać. No i doszliśmy w pewne miejsce i tu jest naprawdę przekulacko. Szukamy kolejnej jaskini i nie możemy jej znaleźć. Na mapach niby gdzieś tutaj jest, bo tu jest ta twierdza, tylko że mamy problem. Jedyne co nam zostało to jakiś wrak. No to jest już wieczór, więc jakby resztka dnia tego, co przejechaliśmy. Jutro mamy meetup. Teraz nagrywaliśmy odcinek do na kanał do Fornala TV. Fornala TV. I Fornal testował z Damianem kebab pod 13 w Krakowie. Jest taki kebab. No nie mówcie nic o tym teraz we vlogu, ale zobaczcie sobie. Ale tyle powiem, w szoku jestem. Tak, ale to zobaczycie to u Fornala na odcinku i chyba jeszcze tego odcinka nie ma, jak nasz wychodzi, to jeszcze Fornala chyba nie ma, ale będzie, pojawi się. I od razu trzeba powiedzieć, Bolty polecamy. Tak. No raz się nie udało dzisiaj. Przejechaliśmy ile? 3 km za złoty 47. No. Kurde. Ale musieliśmy anulować, bo wcześniej pewna osoba jeździła w kółko. Krzychu, dobra. Jeździł po prostu w kółko przez... normalnie miał być za 7 minut czy coś takiego, a w końcu się wydłużyło i jeździł do 15. W kółko. Więc, ale polecamy Bolty, bo to jest lepsze niż taksówki, szczerze mówiąc, co zapłacimy za... A szczególnie jak macie kody promocyjne, tak, minus 10 zł, to wtedy płacicie grosze. Ewentualnie Ubery, jeśli też są jakieś kody, tak? To też. Ale różnica pomiędzy Boltem a Uberem jest taka, że w Bolcie możecie płacić gotówką, nie musicie mieć karty, a w Uberze musicie mieć kartę podłączoną. Więc widzimy się pewnie kolejnego dnia przed Tauron Areną, gdzie skończymy to i zaczniemy już relację na kolejny odcinek. Dokładnie. To na razie ja do końca. Widzimy się w kolejnym dniu, albo w sumie nie wiem, czy ten vlog nie poleci na dwie części, ale o tym się jeszcze przekonamy. Ale to chyba prawdopodobnie poleci. Dobra. Tak mi się zdaje, nie wiem. Na razie. No co, jedziemy tramwajem. Dobry. Jest godzina. Podekscytowany jesteś, tak? Bardzo jestem, bo jestem ekscytowany. Ledwo żyję. Ogólnie zmęczony jestem, bo się nie wyspałem. Ale naprawdę jestem podjarany tym, że zobaczę swoich idoli na żywo. Już. Czekaj, okularki założę, bo ja taki nie jest fotogeniczny. Już? Tak. Siema, z tej strony Fornal TV. Dobrze. A tam leży, dobra, widać. O, słuchajcie, a tam my zbieramy tutaj Wawel, a Fornal leży o tam. Tam pod drzewkiem w cieniu. Bo się zmęczył chłopak. Witamy. Hello. Od razu mówimy, że to dogrywamy w Lublinie chyba już ile minęło od meetupa gdzieś? Tydzień chyba? Coś nie jest. 10 dni, 60 dni. Zaginęło nam, no po prostu straciliśmy nagranie spod Wawela. Karta się popsuła, tak, i nowa karta. Nagrywamy odcinka, no i tak. Chcieliśmy się wypowiedzieć o meetupie, co dostaliśmy. Najpierw może pokażemy, co dostaliśmy. I na końcu będzie o konkursie. I od razu po tym filmie idźcie, będzie link w opisie do krótkiego filmu o konkursie i tam będziecie mogli się zgłaszać o tą rzecz, co zaraz powiemy. No, zobaczymy. No, bo widać chyba na filmie, w pierwszym vlogu, były darmowe podkładki od Huntera chyba. Hunter rozdawał takie. Rozdawał strefie VIP i tak. Tak. I trzeba było brać. Plakat. Jeszcze jest. To był taki, co w Krakowie rozwieszali kilka dni przed. Kartka papieru. Taki. Tutaj jest. Tak, ambasadorzy, rezygnacja. No taki po prostu typowy plakat na ulicę. Taka soszetka, nerka bardziej, tak? Z meetupa. Ale kto w niej będzie chodził w sumie, nie? Więc nie wiem. No jak ktoś nie ma. No tak, bardziej to dla młodszych, tak.
Bransoletka, opaska bardziej silikonowa, tak. Meetup, Get Hero, taka fajna. I takie coś to jest zasłupka. Zasłupka na kamerę internetową. Takie, takie kilkuwienko. Takie coś. No, raczej, warte kilka groszy. Raczej tego nie będę, ja przynajmniej tego nie będę używał. A wiadomo, czy może jakiś pedofil złapać. Mam na tym na... Nie wiem, czy jeszcze coś mieliśmy, czy nie. Ale chyba tyle, czy nie? No i cukierki jeszcze były. Cukierki jakieś były i te... Z Wawela były te krówki, taka paczka. No. Za darmo! I Michałki były. A, no to może się wypowiemy krótko. Tak. Jak nam się podobało na meetupie? Nie było źle, nie było za dobrze. No. Myśleliśmy, że będzie lepiej. O. Myśleliśmy, że będzie lepiej, ale... mieliśmy bilety premium, ale... Naszym zdaniem, to co nam oferowali w strefie premium, po prostu ceny były za... No, cena biletów była nie za... Nie opłacało się zupełnie. Powinna być o połowę tańsza, tak? Tak. Połowę tańszy. Bo jedyne czym się różniło od darmowego biletu, to mieliśmy dostęp do tej strefy premium. Raz tam jak gdzieś się nie chciało tam komuś iść, na przykład Chris raz przyszedł, bo było zbyt dużo ludzi, to przyszedł do strefy premium i nam się na farcie, no przynajmniej mi się udało zdobyć zdjęcie, a jemu nie, bo tam stało. No bo ja w tym czasie byłem po podpis od Reziego. No. I tak, i co? I w strefie premium była woda do picia i z cytryną i kanapeczki i tyle. No, no rok temu był... No Coca-Cola podam. Tak, bo, no bo był sponsor wtedy. Tak. Teraz był Montesnack, ale nawet nie było do picia tego z niej, no, tylko te kanapeczki. A teraz się w ogóle na nie opłacało. No nie opłacało. Mieliśmy, no się bardziej opłacało i za to no, za darmo. To mieliśmy dostęp do strefy VIP, co tam było jakieś mniejsze. Tam 50 tysięcy, tam Czuk się kręcił, wielki idol, no Fornala, więc... Tak, tak. Więc co? Atrakcji żadnych nie było w tej strefie VIP. A to wszystko i tak musieliśmy się bić o autografy na płycie głównej. Co mieli dostęp też no, za darmo bilety. No. Od razu mówimy tak, mamy konkurs dla was przygotowany, trochę spóźniony na 2000 subskrypcji w sumie. Ale to będzie jakiś konkurs. Ale no, będzie... Konkurs będzie no, z okazji chyba 2000 już będziemy. Tak, ale tutaj nie będziemy mówić o tym, tylko będzie link w opisie. Do filmu. Do filmu krótkiego, w którym będziecie mogli się zgłaszać, my tam powiemy co i jak. Dokładnie. Co jest w tym konkursie. Na pewno no, nagroda jest trochę wartościowa, jeżeli chodzi o nasz kanał. No tak. No, musieliśmy się namęczyć. No trochę tak. Żeby ją przyozdobić. To teraz jeszcze krótkie fragmenty na koniec tego tak. vloga. W sumie drugiej części z Krakowa jakby vloga. Tak. To zobaczcie jak nam się wracało. Nara. No my też jesteśmy zmęczeni, ale wczoraj już pamiętam, że już tam kupicie, już padłem po prostu. Za mało to Co Forna, to teraz jesteśmy w Rzeszowie, tak? Tak. No, gorąco. Co tam Forna? Głodny jestem. Głodny jesteś? A mówiłem, idź z nami do... Kurwa, zmęczony byłem, no. A później chciałeś gorąco mi, gdzie wy jesteście, a dojdę. Można. Tam to miałeś McDonald's, KFC. Ale tutaj jest za darmo. O, tutaj Mateusz Kornacki, Czodomin Prezes i Pan Czuksa. Jest sobie tutaj paróweczkę z czajnika. Wkładamy paróweczki.
polecam parówki z czajnika.